Lech Walicki, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, ostatnio nakręcił pan taki krótki filmik, w którym stwierdza pan, że 2/3 Europejczyków jest zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach i w związku z tym małym i średnim przedsiębiorstwom należy się szczególna troska. No, obserwacja dosyć słuszna. Dodam tylko, że 90% polskiej gospodarki jest opartych właśnie na takich małych i średnich przedsiębiorcach. Wracając do rzeczy, obserwacja słuszna, ale rozwiązania, jakie tam pan zaproponował, no, urlop macierzyński dla obojga rodziców, specjalne fundusze na budowanie przedszkoli oraz dotacje na zatrudnianie nowych pracowników. No a gdzie tam jest jakaś wzmianka o cięciach kosztów pracy, o obniżeniu podatków, chociażby o likwidacji PIT-u i CIT-u, o ulgach w ZUS-ie dla tych przedsiębiorców, no jakiejkolwiek swobodzie umów, no, gdzie tam jest wzmianka o wolności gospodarczej? I proszę mi tak racjonalnie wytłumaczyć ten fenomen, po co rząd ma coś dawać, skoro mógłby po prostu mniej odbierać, a rezerwy są ogromne. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję, że śledzi pan to, co robię od strony promocyjnej. Staram się śledzić, dlatego, co mają do powiedzenia nasi przyszli goście. Dlatego bardzo, bardzo zachęcam do tego, aby w najbliższym czasie obejrzeć drugą edycję tych filmików, bo filmik jest 30-sekundowy. Fascynujący był. Panowie, koniec z promocją filmików, ale wracamy, nie, no, do meritum. Ale dzięki, no. Panie redaktorze, niech mi pan pozwoli. Przeważnie są jeszcze gorsze. Ale niech mi pan pozwoli podziękować za ten komplement. No, jak byłem ostatnio u was, to było jak, czułem się jak strzelanie do nieruchomego celu, a dzisiaj po prostu miłe słowa, komplementy. Filmik no, widział pan, kolega. Naprawdę jest super. Mówi przedstawiciel Łodzi, która jest już od dawna zatopiona i w wyborach dostała 0,5%. No nie jest. Nie usłyszałem. Wbrew pozorom to przedstawiciele naszej partii mieli odwagę się odezwać w Parlamencie Europejskim. Niestety. Ale nie. Za dużo wątków. Wracamy. Niestety nie usłyszałem pana ciętej riposty, bo się zrobił szum, ale żałuję. Natomiast powiem panu tak. W tych 30 sekundach w tej chwili pokazałem, czy też chcieliśmy pokazać jako Polskie Stronnictwo Ludowe, to wsparcie, na które mogą liczyć ci, którzy zakładają przedsiębiorstwo. Jeśli mówimy o tej polityce... Dwa punkty dotyczyły raczej ludzi zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach. Jeśli mówimy o polityce właśnie prorodzinnej, to ona jest nieodłącznym elementem wsparcia także małych i średnich przedsiębiorstw i w drugą stronę to działa, bo bez przedszkoli, bez żłobków, dobrze pan wie, że te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jest im o wiele trudniej. W tym względzie naprawdę bardzo dużo zostało zrobione i udało się zrobić w ciągu ostatnich 8 lat. Także przy udziale tych brzydkich, niedobrych, dzisiaj źle wyglądających dla wielu środków europejskich, ale pamiętajmy, że także dokładamy ten nasz wkład własny. Mówiłem także o tym, że są dotacje na wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości. Ta intensywność tej wsparcia jest różna w zależności od mapy pomocy publicznej dla poszczególnych regionów. Trudno jest zrozumieć, że po pierwsze nie przeszkadzać. Przez chwilę. Jak pan widzi, nie przeszkadzamy. Nie wtrącamy się, wręcz przeciwnie. Budujemy to wszystko wokół małej i średniej przedsiębiorczości, na czym jej zależy. A także wspieramy ich finansowo po to, aby mogli rozwijać firmy, po to, by mogli tworzyć nowe miejsca pracy. A jeśli chce pan pytać dzisiaj o to, żeby, jak rozumiem, o podatki, o to, aby było lżej tym przedsiębiorcom, to powiem panu prosto. Patrząc przez pryzmat chociażby polityki prorodzinnej, o której dzisiaj i w ogóle w Polsce tak dużo rozmawiamy, idol kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Orban, akurat ma świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o politykę prorodzinną. Ma bardzo fajny system ulg podatkowych. Ja pana nie pytałem o politykę prorodzinną. Ale jak pan mnie posłucha, to pan zrozumie, że jeśli mówimy o ulgach, to także mówimy o ulgach dla małych i średnich przedsiębiorców. I mówię o tym także, że można znaleźć dobre przykłady, akurat w tym przypadku po stronie Węgier, na budowanie tej konkurencyjności i przewag konkurencyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw.